myślę, że jak najbardziej każdy z kandydatów nadaje się na to stanowisko i teraz już kwestia indywidualnego wyboru, który odpowiada naszym oczekiwaniom. Na kogo będziesz głosował w tegorocznych wyborach? Na Anitę Korzewską oczywiście. Będę głosować na Piotrusia i na panią Annę Nowakowską-Szwajca. A dlaczego akurat na te osoby? No na Piotrusia dlatego, bo jest bardzo pozytywnym człowiekiem i bardzo go lubię. Myślę, że dobrym wyborem jest Bartosz Trojan. Zagłosuję na niego, ponieważ podoba mi się jego program wyborczy oraz to, co ma zamiar robić dla szkoły. Bardzo głosuję na Piotra Hotlasia. Na kogo głosowałeś w tegorocznych wyborach? Na Damiana Stafieja. A na Damiana Stafieja z trzeciej A. A dlaczego akurat na niego? Oglądałam filmiki na stronie szkoły i w sumie najbardziej mi się spodobał, bo był najbardziej otwarty, kreatywny i szczery. Z uczniów na Bartosza Trojana, a z nauczycieli na panią Fejc. A dlaczego akurat na te osoby? Bartka znam osobiście. Byłem z nim w kółkach, można powiedzieć, zainteresowań, a panią Fejc lubię po prostu. A z nauczycieli, kto jest twoim kandydatem? Pani Szwajca. Myślę, że dobrze się sprawdziła w ostatniej kadencji, więc nie ma powodu, żeby tego zmieniać. A z nauczycieli na panią Nowakowską-Szwajcę? Z nauczycieli myślę, że pani Anna Nowakowska-Szwajca. Zawsze do tej pory dobrze się sprawdzała i myślę, że wszystko będzie okej. Okay. Zostałeś wybrany na rzecznika praw ucznia. Jak się z tym czujesz? No, bardzo dobrze. Cieszę się, że uczniowie darzą mnie takim ogromnym zaufaniem. A co chciałbyś przekazać społeczności szkolnej? Że będę starał się pełnić tą funkcję jak najlepiej i chcę być tak dobry jak człowiek, w którego przebraniu jestem. W jakich sytuacjach uczniowie mogą zgłaszać się do pani jako do rzecznika praw ucznia? Swoją pomocą służę zawsze w takich sytuacjach, gdy dochodzi do konfliktów, do nieporozumień i uczniowie sami nie potrafią sobie poradzić z rozwiązaniem tego trudnego dla nich, tej trudnej sytuacji. Chciałabym pomagać w rozwiązywaniu takim pokojowym, drogą mediacji, gdzie można osiągnąć porozumienie i sytuacje trudne rozwiązać.